Darka mówił. Do Darka. Andrzej, ja cię nie odebrałem w ostatniej relacji, do kogo przekazywałeś, ale większość relacji odebrałem. 20 watów było, Zbyszek chciał takiego faceta na QRP. No to mam. Faceta na QRP. Ja się dziwiłem, dlaczego Andrzej tak na QRP nadaje. Andrzej, dobrze, ja odebrałem całą relację, tak. Przepraszam, ja ciebie odebrałem dobrze. Tyle tylko, że komfortu nie ma. Komfortu nie ma, Andrzej, okej? No ale to niech włączy ten wzmacniacz, nie? No ale Andrzej, ten, to jest... Nie, no da się to odebrać, tylko musiałbym słuchawki założyć, dlatego że jest noc i odbieram na głośnik, jest okno uchylone i nie chcę, żeby cała dzielnica słyszała trzaski burzowe i ciebie, wiesz? I ja mam przyciszone radio i to nie ma komfortu, wiesz? Nie słyszałem wszystkiego, ale sygnał jest czytelny i co ci muszę powiedzieć, żonie jest taki słaby, to on jest strasznie spasowany, widzisz, jednak jak mocno stresuje, to on wyciąga tę mergulację, robi taką cięższą, a jak jest taki słaby, to takie spasowane było. Jakbym ubrał słuchawki, to normalnie moglibyśmy rozmawiać, tylko nie chciał mi się wstawać, szukać, nie wiem, jest ciemno w pokoju, gdzie je położyłem, nie mam tu na biurku, a tu tak wentylator chodzi ze wzmacniacza, bo to lato, to się... To stary, głuchy, tak, to nie tak, może tego znaleźć. Czaski burzowe, okno uchylone, nie chcę tu za głośno dawać tego audio. No, także taka info, ale niemniej dałoby się gadać, no upartego. Powiem ci, Andrzej, że dałoby się gadać, bo masz antenę, nie? Dobra, jest KW, SP0, KW, SP9, KUKU, grupa. Podaję mikrofon, jak się pojawił, to niech nadaje. Okej, dobra, to SP0 KW tym razem, bo też trochę więcej niż 500 watów. Witam Zbychu, zresztą się witałem, wróciłem tu z powrotem, jeszcze coś zapomniałem i dalej radio włączone, to odezwałem się, bo ja tam dobrze odbierałem, to znaczy te trzaski przeszkadzają, ale włączyłem jakiś guzik.